Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Z tej strony Patryk Rojo-Rojewski i mam przyjemność zaprezentować Wam kolejną grę w ramach Rojo Fun Games, tym razem autorstwa użytkownika Mixer Polska, a gra nosi nazwę Rojcepcja. Nie wiem, czy to przypadek, czy nie, ale jestem ogromnym fanem obrazu Nolana, oczywiście Incepcja z DiCaprio i nie tylko, bo plejada gwiazd tam była, ale generalnie motyw snów, podwójne sny, oniryzm, lucid dreaming, OP, mógłbym wymieniać, coś niesamowitego, rozmawialiśmy na ten temat w ostatnim Q&A, a tu proszę bardzo, zwróćcie uwagę na dzień dobry, jaki startup nas wita klimatyczny. No nic, kochani, wchodzimy, ciekawe co nas czeka po drugiej stronie, wchodzimy do snu. Agencie V13, to what the fuck company, jesteś nam potrzebny. Konkurencja Oh My God Company w nieuczciwy sposób tworzy swoje gry. Wszystko, co się da, wymyślają w snach, a następnie przekładają to na komputer. Nasze akcje ciągle spadają, musimy zastosować incepcję. Razem z Perlą i Rokiem wejdziesz do umysłu ich szefa i dasz mu pomysł na najgorszą możliwą grę. Dobrze się na tym znasz dzięki Angry Shit Rage. Jednocześnie wyciągając tę najlepszą dla nas, jeśli się uda, to także spróbuj od niego wyciągnąć sposób na taką działalność twórczą w snach. Dotąd nas nie zawiodłeś, liczymy na ciebie, na Perlę, na Roka, na was. Kryptonim Rojcepcja, bez odbioru naciśnij Enter. Już sam efekt tych migoczącego obrazu, muzyka. Czyżbyśmy mieli najlepszą grę na razie? Witaj, agencie V13. Twoje zadanie jest proste. Wysadzimy cię na dachu budynku ONG Company. Jakie przejście, jak normalnie w filmie. Spiesz się. Oni już wiedzą, że tam lecimy. Perla i Rok już czekają na was we śnie. Powodzenia. Ale jazda. Normalnie jak pełnometrażowy film sensacyjny się zaczęło. Muzyczka. Dobra, ciśniemy. Ajajajajaj. Widzę, że nie spodziewali się mojego szturmu nożem. Ale czuć te emocje, faktycznie. Szczupły korytarz, szybko przewijają się te krawędzie kafelek, dodaje to naprawdę niesamowitej dynamiki. Muzyka podkręca cały bałagan. Kurwa, Rojcepcja. Chyba dogoniłem Rojo, typa. To ty? Ta, pewnie, że ja. Roju, jak się masz? To ja, Rok. To na pewno wy wyglądacie jak jakaś sterta kolorowych gwiazdek. Adminujemy ten sen. Jesteśmy tylko biernymi obserwatorami. Nie bierzemy w nim udziału. Nie znaczy to, że nie możemy go kontrolować. Perla mówi prawdę. Przyjęliśmy tę postać, aby nie wzbudzać podejrzeń. Ty wyglądasz normalnie, żeby namieszać w głowie temu gościowi. Dobrze, co mamy zrobić? Musisz dotrzeć do szefa ONG Company i wymyślić sposób, by wyciągnąć od niego niezbędne informacje. Uważaj, jeśli zorientuje się, że to sen, stracimy wszelką kontrolę. Ja pierdzielę, czyli jestem w śnie tego gostka, szefa WTF Company. Takie powykrzywiane elementy, powiększone. No sobie Salvador Dali byłby z ciebie dumny. Incepcja pełną gębą. Ja pierdzielę. Dobra, shift, mamy sprint. Ja pierdzielę, aż tu zrobię chyba... print screenem tapetkę na filmik. Że zwróć uwagę, taki specyficzny film takiej zjechanej taśmy nałożony. Motyw budynków oczywiście. Mój ryj. Route 66.
Muzyczka z Terminatora dwójki gdzieś tam w tle. Ja pierdzielę. Deus Ex do tego wszystkiego. Jensen? Powiem wam, to jest kurde jazda z fabułą. Co ty sobie kurwa myślisz? Że ja taki idiota jestem, żeby się nie zorientować. Znam twój cel, Royo. Szkoda tylko, że go nie wypełnisz. Royo, uciekaj. What the fuck? Tarcza, szmato! Tarcza, szmato! Kurde, jaki zombie! No, ziomek, masz ty pomysły na levele, ci powiem. Tarcza, szmato! Jakieś drzwi? What the fuck? Tarcza, szmato! Dokładnie tak. Kościół, jaka schiza. Już cię lubię, mikser. Nieźle nam tutaj wymiksowałeś te plansze i łeb. Słyszę gdzieś helikopter. Ten film, efekt tak zwanego ziarna, naprawdę daje po zmysłach, ci powiem. Dawno tak w Royal Fun Games nie byłem. Yes! Żeś tu horrorki wmontował też. Jak to możliwe? Oczywiście, że też nie wpadłem na to wcześniej. Przecież to mój sen. Jestem w moim śnie i mam w nim kontrolę. Niestety, mój wróg też ją ma. Trzeba go dogonić, skopać mu dupę i odebrać władzę. What the fuck? Co to jest? Ja pierdzielę, ziomuś! What the fuck? W sensie, że gonię typa na dole? Tak! What the fuck? Yeah! Niech żyje Royo Fun Games! Ta gra już jest lepsza niż Duke Nukem Forever! Jedziemy, 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 jedziemy. Rozumiem, że mam rozwalić wszystkich. No raz sprawdzimy. Okej. Czy ktoś tam jeszcze został, czy niespecjalnie? Ciśniemy, ciśniemy. Okej. Chyba oberwał. Teraz ucieka tym. Ja pierdzielę. Okej. Brawo, Royo. Kim są ci ludzie i dlaczego się go słuchają? To wytwory jego umysłu. Podświadomie broni się przed incepcją. Nieźle dałeś mu po mordzie. Jeszcze trochę ich poniszczysz i zostanie warzywkiem. Jeszcze jedno. Dlaczego on także ma kontrolę, skoro to mój sen?
No tak, przecież nie pamiętasz. Zapomnieliśmy ci powiedzieć, że... O, ho. Chyba kontratakuje. Uciekajcie, ja się nim zajmę. Ja pierdzie. Okej. Okay. What the? Ja pierdzielę. No jazda. Nawet montowałeś tutaj broń stacjonarną, pościgi, latanie. Ziom, szacun. Coś mi z mózgu wyłazi. O kurie. Poczekaj, się zbiorą. What the fuck? Ah. Dobra. Teraz będą wychodzić z dwóch miejsc? Ajajajaj. Jedziemy, 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 jedziemy. Lewa, prawa, lewa, prawa. Lewa, 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 prawa. Spokojnie, damy radę. Gincie. Chat! Give me more! I'm ready! Choć ich było ze 100 000! Padają jak muchy. No! Ginąć. Ach. Nie wiem, czy o to chodzi, żeby jednak dać się złapać? Ha, 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 ha. Tak, tak, tak. Nie inaczej. Nie dam się, jestem genialnym wieżyczkowym. Aaaa! Jak ta gra ładnie chodzi, mimo że tyle przeciwników naraz. Masakra! Mam jak armia ciemności. Shoti? I motor? Ziom, rozpieszasz mnie! Oj! Nie wszystko wchodzi, ale jedziemy, jedziemy. Tak, tak. Dobra. Kim oni w ogóle są? What the fuck? Ziom! Ty musiałeś chyba nie jeden film sensacyjny w swoim życiu widzieć, tak mi się wydaje. Quick time event! Jaka jazda! Up! Up, up! Aha, okej. Okay. Spacja!
Ja pierdzielę, to jest gra! No, no! Podłożył kilka inwenty pod wokal. Ste boom, Leonard. Hot me now. Jedziemy, jedziemy. Zrobił mały fan dla mnie grę zrobił, kurwa! 3 razy lepszą niż Triple L na koksie! Nie, o tym się powinno już zacząć poważnie pisać w serwisach i gazetach branżowych. Świetnie, Royal. Wycinając... Na Steama z tym! Greenlight! Poważnie uszkodziłeś jego mózg. Teraz poważnie, to raczej. Nie myśla żadnych dobrych gier. Jest jednak problem. Od wymyślania ma on swoich pracowników. Około 100. Żeby firma upadła, musielibyśmy zrobić tak każdemu. On jest jednak szefem. Musimy mu wmówić, że shitowe gry są dobre. Pracownicy się go posłuchają. Wróćmy jeszcze raz w jego pracę i zachowaliśmy go do tego stanu. Patrz do mojego pytania. Shitowe gry są dobre. Nie mamy do czasu. Jest około 4. Niedługo się obudzimy. Babciu, to już nie kurwiste, wnuczku, nie klini, ale sama zagraj małe szarancje, to jest zajebiste. Jaka sielanka. Rojo, hej, Rojo, ocknij się. Co się stało? Dlaczego nic nie pamiętałem? Przy każdym wejściu w sen tracimy świadomość. Dlatego adminujemy sen i ci przypominamy o misji. Aha, rozumiem. Ale dlaczego szef OMG Company wiedział, że śni? To też jeden z naszych celów. Musisz to od niego wyciągnąć. A co jeśli nie zdążę i się obudzimy? Jeśli nie wyjdziemy ze snu na czas, wszystko zapomnimy. Tylko podświadomie będziesz wiedział, że ten sen był bardzo ważny. W ciągu dnia przypomnisz to sobie, kiedy zobaczysz zlecenie od WTF Company. Nie zapamiętasz jednak, czy się udało, czy nie. W takim razie muszę się pospieszyć. Okej. Okay. What the fuck? G-Man? Half-Life 3? Epizod 3 do 2? Witaj, szefunciu. Kim ty jesteś? Jestem twoją podświadomością. Pomogę ci stworzyć grę. Dobrze, akurat tworzymy horror, a ja nie mam żadnego pomysłu. Pamiętasz sukces Blood Dragona? Zrobimy to samo, tylko z horrorem. Mało jumpscarów, tajemnicza muza i potwory z kultowych filmów. Freddy Krueger, Jason Voorhees i Jack Torrance. To może się udać. Tak, to genialny pomysł. Oczywiście efekty też muszą być stylizowane na retro. Kompletnie sztuczny, kolorowy dym jak z wesołego miasteczka. Przewaga bohaterów nad złymi nie wiadomo skąd oraz potwory wyglądające jak ludzie z brzydką maską. Dobrze, po horrorze powstanie FPS, taki futurystyczny. Nie. Przyszłość jest zbyt mainstreamowa. Jebniemy coś w stylu 1920 Bitwa Warszawska. Po kolei będziemy wcielać się w jednego żołnierza wybranej bitwy. Tak, to genialny pomysł.
Nie zapominajmy o islamizacji Europy. Potem trzeba zrobić grę religijną, aby ludzie wiedzieli, w kogo wierzą. Wtedy tak łatwo nie zmienią wiary. Proponuję coś w stylu Ja Jestem lub Przygody ze Świętym Piotrem. Masz rację, trzeba na to zwrócić uwagę. Na dziś to chyba tyle, jak się obudzimy. Moja podświadomość nie wie. Po tym jak urządzenie zwane uświadamiacz nam powie, że to sen i odwalimy całą robotę. Musimy umrzeć, by się obudzić i pamiętać sen. Łapaj spluwę. O kurje. Ile mamy czasu? Pół minuty. Szybko, nie martw się nami, potem opowiesz o śnie. To sen. Jego sen. No tak. Dlatego on miał kontrolę na niższych poziomach. A ten pierwszy komunikat, to było przypomnienie, że śnie. Teraz wszystko rozumiem. 5 sekund. Nie what the fuck company, tylko Royo Fan Games zawstydza. Ubisoft i jakością swoich gier. Agendzie FA 13, po mistrzowsku wypełniłeś misję. Jesteśmy dumni z ciebie, Perli Roka. Uważaj na Oh My God Company się nie podał. Z pewnością będą walczyć. Szykuje się krwawa wojna. W ramach nagrody zapewnimy ci 3 modele uświadamiaczy dla ciebie i twoich bliskich. Bez odbioru, jak to się mówi, tarcza. Kochani, to był zaszczyt móc zagrać w tak niesamowitą grę, zarówno od strony warstwy fabularnej, narracyjnej, jawne odwołanie do zabawy z nami. Teraz już nie będę mówił Incepcja, tylko oglądaj się Incepcję, to jest DiCaprio, no dokładnie. Słuchajcie, z naprawdę atrakcyjnymi elementami wchodzącymi w skład mechaniki generalnie. Zabawy, naprawdę czułem jazdę, czułem emocje w tym wszystkim. To była gra kompletna, od A do Z, z pomysłem na siebie, zarówno na wnętrze, jak i opakowanie. Mikser Polska, kurwa, mega koksie. Zwyciężyłeś, po prostu gratuluję ci i serdecznie dziękuję. To było coś po prostu niesamowitego, ale myślę, że moje pitolenie jest tu zbędne, bo każdy widział, z czym miałem do czynienia i co sami widzowie mogą przeżyć w ramach zagrania oczywiście w twoją grę. Super. To jest niesamowite, w jakim tempie Royo Fan Games się rozwija. Co pokazuje i co swemu odbiorcy oferuje. Super. Jeszcze raz, gorące graty, mega szacun. Super, naprawdę, Mikser Polska, odjazd. Dziękuję wam serdecznie. Będzie ciężko pobić tą grę, ale próbujcie. Trzymajcie się, kochani. Serdeczna tarcza. Hejas.